Dzień dobry Państwu, mówi Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z metropolii dolnośląskiej, twierdzy Wrocław. Pamiętacie Państwo, że na Dolnym Śląsku pod Legnicą był sztab generalny Układu Warszawskiego, a wcześniej, w czasie II wojny światowej, niemiecki okupant właśnie na Dolnym Śląsku miał kwaterę główną Hitlera i Himmlera. Oprócz tej w Wilczym Szańcu na Mazurach, właśnie tutaj na Dolnym Śląsku, były bunkry głównego dowództwa niemieckich sił III Rzeszy, która bezczelnie napadła na Polskę 1 września 1939 roku, zamordowała 10 milionów Polaków, zniszczyła prawie całkowicie Warszawę, stolicę Polski i inne miasta. Niemcy założyli kilka tysięcy obozów koncentracyjnych, zagłady, obozów śmierci niemieckich, w których prowadzili ludobójcze eksperymenty, również na kobietach i dzieciach. Do tej pory za to nie odpowiedzieli. Roszczenia odszkodowawcze wojenne rząd londyński, czyli rząd drugiej RP na uchodźstwie, szacuje dla Polski od Niemiec na 1 bilion dolarów, to jest 1000 miliardów dolarów. Witam Państwa w pierwszym serwisie informacyjnym Infoserwis Królewska TV, 30 kwietnia 2015 roku. Kto dowodzi? Kto jest Dux Exercitus w Polsce w 2015 roku? Grupa trzymająca władzę, w skrócie GTW. Od wczoraj wiemy, że odchodzi z urzędu minister Grabarczyk, nie pamiętam nazwiska, minister sprawiedliwości, który znalazł się tam po dymisji całego rządu Donalda Tuska, który uciekł do Brukseli. I właśnie ten minister sprawiedliwości G podpisał kolejny haniebny kontrakt z prywatną firmą zamiast z Pocztą Polską na dostarczanie przesyłek sądowych. Następny temat, stan legislacji. Pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Sejm zajmuje się Ukrainą. Odnoszę wrażenie, że marszałek Sejmu, który poprzednio popełniał wielokrotnie zdradę stanu i zdradę polskiej racji stanu na urzędzie ministra spraw zagranicznych, Radosław S., mąż swojej żony, Żydówki Applebaum z Ameryki, siedzi od wymiany rządu jesienią po ucieczce Donalda Tuska na bardzo wysokim stanowisku, mianowicie na fotelu marszałka Sejmu III RP. I co widzimy się dzieje w rzekomo polskim Sejmie? Mamy kolejny rekord świata.
Mianowicie uchwalono ustaw w 2011 roku 5, w 2012 134, w 2013 167, w 2014 już 186, a w 2015 zaledwie 4 miesiące, czyli 1/3 roku, już 75. Czyli wszystko tutaj wygląda na to, że ten Sejm, rzekomo polski, zamierza pobić rekord przyrostów w uchwalaniu bubli prawnych na wiejskiej. Razem 567 ustaw w ciągu 4 lat kalendarzowych. Jest to zapewne rekord świata. Żaden, nic mi o tym nie wiadomo, żeby jakikolwiek inny parlament na świecie uchwalił 567 ustaw w ciągu jednej kadencji czteroletniej. I te 4 lata kalendarzowe, 2011-2015, to są lata, w których na urzędzie rezydenta Belwederu i Pałacu Namiestnikowskiego siedzi Bronisław Komorowski. I on podpisuje te wszystkie ustawy. Między innymi ratyfikował ustawę gender, konwencję przemocową, a opinię do Senatu, który zajmował się tą ustawą, 4 marca 2015 roku sporządziła główny legislator Beata Mandylis i dr Piotr Czarny, konsultant, która to główny legislator Beata Mandylis umieściła w rozdziale 4 swojej opinii uwagi szczegółowe takie zdanie. Ta opinia jest w ogóle bardzo krótka, ale to zdanie najbardziej bulwersuje, na końcu umieszczone, na końcu tej jej opinii. Cytuję. Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. I ta kobieta, Beata Mandylis, nadal jest głównym legislatorem i sporządza opinię, między innymi właśnie tą dla Senatu III RP, którego marszałkiem jest gdański Żyd Borusewicz. W 2011 roku Sejm na Wiejskiej uchwalił kodeks wyborczy, który dwukrotnie nowelizował w 2012, kolejny raz w 2013, a pierwsze wybory odbyły się, stosując ten kodeks wyborczy, w 2014 roku w maju do Europarlamentu. I na podstawie tego kodeksu wyborczego, który legislator zebrał w kodeks, bo przecież istniała przedtem ordynacja wyborcza, sugerując Polakom, że podchodzi do sprawy poważnie, ponieważ w kodeksy zbiera się tylko te gałęzi prawa, które mają znaczenie wyższe niż pojedyncze ustawy. I co się stało w 2014 roku, stosując ten kodeks wyborczy? Cała Państwowa Komisja Wyborcza w składzie 9 sędziów zawodowych, 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego i 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podało się do dymisji po wyborach 16 listopada 2014 roku, z jednym wyjątkiem, który zaraz wymienię. 21 listopada 2014 roku z urzędu wymieniono jednego sędziego karnistę
na sędziego o nazwisku Kozielewicz, dlatego że jego poprzednik skończył 70 lat i to z urzędu tacy sędziowie kończą swoją karierę w Państwowej Komisji Wyborczej. Ale co się wydarzyło 4 dni po wyborach 16 listopada 2014 roku? Do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej wtargnęła kilkunastoosobowa grupa aktywistów na czele z Grzegorzem Braunem, który obecnie kandyduje na fotel prezydenta. Ewa Stankiewicz była w tej grupie. Winnicki, samozwańczy lider ruchu narodowego, nie wiadomo jakiego narodu. Zenon Nowak i kilka osób, nie mam informacji, żeby którejkolwiek z tych osób się wydarzyło, żeby zostały te osoby pociągnięte do odpowiedzialności. Jak również tym sędziom nic się, proszę Państwa, nie wydarzyło, co można by... Polecam stronę KWW Pospolite Ruszenie Polaków, której jestem adminem. Zapraszam do polubienia tej strony, zapraszam do udziału, komentowania. Zbieramy legalnie, zbieramy oficjalnie, jawnie kandydatów do Senatu i kandydatów do Parlamentu 2015 roku. Przedstawię Państwu przewodniczącego, właśnie Krajowego Komitetu Wyborczego, pan Krzysztof Kornatowicz z Gdańska. Ja także mam zaszczyt być przewodniczącą Komitetu Krajowego Komitetu Wyborczego. Umieszczamy tutaj kandydatów na posłów, odważnych Polaków, którzy chcą wziąć czynny udział, swoje prawo wyborcze czynnie. Tu widzimy właśnie te osoby, które weszły 4 dni po wyborach, moim zdaniem nieważnych, bezwzględnie, ex lege, 20 listopada 2014 roku. W tym czasie w Radzie Nadzorczej TVP zasiadał sędzia Trybunału Konstytucyjnego o nazwisku Hermeliński, którego po dymisji starej Państwowej Komisji Wyborczej, nagrodzonej w wysokości około 600 tysięcy złotych za nie wiadomo co, zamiast pociągnięcia tych osób, tych sędziów do odpowiedzialności karnej. A więc na czele nowej PKW mamy sędziego obecnie zmianowania Bronisława Komorowskiego o nazwisku Hermeliński, który właśnie w Radzie Nadzorczej TVP zasiadał. Jak również, i to nie może być przypadek, stryj Grzegorza Brauna jest prezesem TVP.
Sędzia Hermeliński, który jest obecnie przewodniczącym 9-osobowego składu Państwowej Komisji Wyborczej, składający się z 9 sędziów zawodowych, często już na wysokich emeryturach, zarabia z tytułu tego przewodnictwa w Państwowej Komisji Wyborczej ponad 20 tysięcy miesięcznie. To samo każdy z tych sędziów, a więc ta PKW miesięcznie kosztuje polskiego podatnika ponad 200 tysięcy złotych. I co tych 9 sędziów tam przez te już ponad prawie pół roku, ponad kilka miesięcy zasiada, co ci sędziowie tam robią? Więc wydali komunikat, który jest umieszczony nawet w Wikipedii na stronach PKW, że w następnych wyborach, czyli w tych zbliżających się 10 maja 2015 roku, głosy liczone będą ręcznie. Dzisiejszy serwis zakończę informacją, że bojkot wyborów urnowych 10 maja 2015 roku uważamy za obowiązek Polski. Dziękuję za uwagę.